która najlepsza, która najmocniejsza, która najbardziej wydajna, wytrzymała i która będzie miała dostęp do części po zakupie. Takie pytania często się pojawiają podczas wyboru mocnej hulajnogi elektrycznej. Wiele z tych e-hulajnóg pochodzi od różnych producentów, mniej lub bardziej znanych. I pojawiają się wtedy obawy o dostęp części, o jakość, o renomę marki. I to oczywiście zrozumiałe, bo wydajemy nasze pieniądze i chcemy to co najlepsze. Sieć z elektrycznymi hulajnogami i rowerami Elektofan ma dla Was nowego gracza na polskim rynku, choć znanego na świecie, odnośnie mocnych hulajnóg elektrycznych. Dokładnie chodzi o markę Mini Walker i modele Tiger 8 oraz Tiger 9 Pro. Marka jest znana w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Francja czy Wielka Brytania. I spółka Felin, która jest właścicielem sklepów Elektofan, została również oficjalnym dystrybutorem marki Mini Walker w naszym kraju. Co to oznacza? Szereg benefitów, bo poza takimi, do jakich przyzwyczaja nas sieć Elektofan, jak na przykład 100 dni na zwrot, obsługa door-to-door, zgłoszeń serwisowych, czy pełna 24-miesięczna gwarancja na cały produkt, to marka Frelin jako dystrybutor i właściciel sieci Elektofan oferuje wsparcie posprzedażowe i oczywiście dostęp do części, kiedy wydarzy się na przykład jakaś awaria. W stosunku do wielu elektrycznych hulajnóg na rynku, waga to zaledwie 22 kg, co potwierdza sama nazwa Tiger 8. Hulajnoga jest zwinna jak tygrys. Ów model może się szybko rozpędzić do zgodnych z przepisami 20 km na godzinę, chociaż moc pozwala na osiągnięcie 40. Dzięki pełnej amortyzacji wiele nierówności nie będzie dla nas problemem. Mocny 600-watowy silnik zwinnie rozpędza hulajnogę i pozwala na sprawne pokonywanie kolejnych kilometrów. Dzięki swojej wadze i konstrukcji czuć, że hulajnoga chętnie przyspiesza, a jednocześnie konstrukcja jest spójna i solidnie się trzyma, co ma gwarantować uczucie pewności podczas jazdy. Nie ma nic gorszego niż sprzęt, który daje nam choć cień niepewności o nasze bezpieczeństwo. A w przypadku modelu Tiger 8 taka sytuacja nie występuje, nawet przy większych prędkościach. To świadczy o wysokiej jakości i zaawansowanym poziomie konstrukcyjnym. Warto jednak nie zapomnieć o pojemnej baterii, bo przy mocy, jaką dysponuje hulajnoga, akumulator pozwala na osiągnięcie 55 km na jednym ładowaniu. Całkiem spore. Do tego szerokie 8,5-calowe koła, stopka czy hamulce bębnowe to tylko początek listy plusów, bo jeśli mowa o hamulcach, to są one zarówno z przodu, jak i z tyłu. Kolejnym elementem będzie wydajne oświetlenie LED, jakie znajdziemy z przodu i z tyłu, które sprawnie oświetli nam drogę po zmroku, czy wbudowany klakson, który ostrzeże innych uczestników ruchu o naszej obecności. Natomiast wysokiej jakości amortyzacja będzie gwarantowała nam komfort jazdy. Aby uruchomić w pełni hulajnogę, trzeba ją uruchomić tak jak każdą inną, ale to nie jest jedyny krok, ponieważ następnym to jest przyłożenie karty NFC, którą otrzymujecie w zestawie z hulajnogą. Pełni on rolę kluczyka i dopiero po przyłożeniu karty do czytnika NFC sprzęt zacznie działać. W ten sposób chronimy nasz sprzęt przed nieupoważnionym użytkowaniem. Tiger 9 Pro, większy brat modelu Tiger 8, jest wyposażony w dwa silniki o mocy światowej w sumie aż 2000 W, dlatego bez problemu sobie poradzi z większymi wzniesieniami czy naprawdę trudną trasą. Dzięki dysponowanej mocy błyskawicznie osiągnie zgodne z przepisami 20 km na godzinę, choć tak naprawdę sprzęt potrafi osiągnąć nawet 60 km na godzinę, a zatrzyma nas zestaw hamulców hydraulicznych, które są z przodu, jak i z tyłu. Tiger 9 Pro już nie jest taką lekką hulajnogą elektryczną, ponieważ waży 28 kg, ale nadal wypada nieźle, jeżeli spojrzymy na to, jakie daje nam możliwości. Co ciekawe, hulajnoga posiada fajne, kozackie oświetlenie, którym możemy sterować za pomocą telefonu, oczywiście przy użyciu aplikacji. E-pojazd posiada 10-calowe, dość szerokie koła, przez co jazda nawet przy większych prędkościach sprawia wrażenie bardzo stabilnej i podobnie jak w modelu Tiger 8, Tiger 9 Pro jest wyposażony w pełną, skuteczną amortyzację, bo naprawdę dopiero większe nierówności są odczuwalne. Ponownie zastosowano tutaj system uruchamiania zbliżeniowego NFC i nie zabrakło tutaj stopki czy zamontowanego oświetlenia zarówno z przodu, jak i wbudowanego w podest. Maksymalny zasięg, mimo mocy i gabarytów, również uległ zmianie, bo możemy osiągnąć na jednym ładowaniu aż 65 km zasięgu. A czas ładowania, który zazwyczaj wynosi około 8 godzin, od 0 do 100, możemy wyraźnie skrócić, jeżeli użyjemy drugiej ładowarki, która również jest dołączona do zestawu z hulajnogą Tiger 9 Pro. Obie ładowarki możemy podpiąć jednocześnie i w tym czasie ładować znacznie szybciej naszą hulajnogę elektryczną. A do tego kierownica również posiada aspekt użytkowy, bo pomimo zwiększonej wytrzymałości, to na środkowym mocowaniu możemy zamontować telefon czy dodatkowe oświetlenie. Wzmocniona konstrukcja zagwarantuje nam pewność prowadzenia i pozwoli nam cieszyć się naszą hulajnogą elektryczną niezależnie od terenu przez wiele tysięcy kilometrów. Nowa marka na polskim rynku już zdobywa uznanie pierwszych klientów, a dzięki doświadczeniu marki Mini Walker mamy oto te dwa
fantastyczne modele, które polecam wszystkim użytkownikom hulajnóg elektrycznych. Więc jeśli szukacie mocnej hulajnogi elektrycznej, no to warto zwrócić uwagę na markę Mini Walker. A jeżeli macie więcej pytań, to zapraszamy oczywiście na naszą stronę internetową elektofan.pl oraz do naszych salonów sieci sprzedaży Elektofan.